Nie chcę się powtarzać, ale zrobię to. Weźmy sobie wszyscy głęboki wdech. I wydech. Myślę, że taki wstęp nikomu źle nie zrobi, a mi na pewno zrobi dobrze przed nagraniem, bo dzisiaj ważny temat. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to następny odcinek z mojej edukacyjnej serii, nazwijmy to. Wszystko, co wiem. Dzielę się w niej swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami z przeróżnych obszarów. I dzisiaj wybrałam temat, który jest bardzo dla mnie ważny. Jest to, mogłabym powiedzieć, taki temat wiodący mojego życia. Mam poczucie, że relacje wszelakie to jest taki obszar, gdzie dostaję od zawsze najwięcej lekcji. Przynajmniej teraz jestem świadoma tego, że je dostaję, bo przez większość życia nie do końca potrafiłam to interpretować. Zanim przejdę do moich lekcji z przyjaźni, dodam tylko, że partnerem serii Wszystko Co Wiem jest znana Wam zapewne marka Health Labs Care, która produkuje suplementy i kosmetyki oparte o badania naukowe. I ważna informacja jest taka, że dzisiaj do końca dnia trwa promocja z moim kodem Karolina25, macie 25% zniżki na wszystkie produkty, także możecie kliknąć w link w opisie albo po prostu pójść bezpośrednio na stronę. Tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. Ja mam, tak jak widzicie tutaj w rogu, ze sobą asystentę dzisiaj, bo nie sposób zapamiętać te wszystkie lekcje i powiem Wam, że to nie są przemyślenia, które przyszły do mnie w jednym momencie, to są przeróżne refleksje, do których dochodziłam na przestrzeni lat i przyszedł taki dzień niedawno, kiedy stwierdziłam, że muszę je wszystkie spisać i muszę się nimi podzielić, bo wydaje mi się, że też eksplorując świat zdrowia, dobrostanu, dobrego życia, doszłam do dosyć jasnego wniosku, że tak naprawdę fundamentem, korem naszego zadowolenia, satysfakcji z życia, naszego powiedzmy szczęścia, są relacje i są więzi. Nie uczy się nas wystarczająco o tym, jak się komunikować i jak te więzi budować. Bardzo często odtwarzamy schematy, które są nam znane z lat dorastania, jeśli chodzi o to, jak wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi. Więc wydaje mi się, że im więcej edukacji w zakresie tego, jak być dobrym w relacjach, tym lepiej dla nas wszystkich. I specjalnie odnoszę się tutaj do przyjaźni, bo robiłam zresztą o tym odcinek i mam wrażenie, że jak będę mówić o tych lekcjach, to będę Was odsyłać do jakichś swoich odcinków podcastu, ale my, i to jest super, od wielu lat zgłębiamy kolektywnie też w świecie psychologii i popkultury temat relacji, ale głównie relacji romantycznych. Powstaje na ten temat bardzo dużo książek, chcemy budować fajne związki. Ja się bardzo cieszę, że mówi się o tym bardzo dużo, ale mam poczucie, że nadal temat relacji przyjacielskich nie jest do końca zaopiekowany i jest troszkę zrzucany na drugi plan. Jakby to były te relacje drugorzędne, a jednym z wniosków, o którym Wam powiem, jest to, że te relacje przyjacielskie stanowią tak naprawdę bazę naszą życiową i niejednokrotnie mogą być bardziej stabilne i bardziej trwałe i stałe niż te relacje romantyczne, do których tak lgniemy. Napisałam nawet taki wstęp, może nawet go przeczytam, bo pisząc go myślałam sobie, że bardzo ładnie to ujęłam w słowa i przeczytam Wam może te oba akapity. Tak jak powiedziałam, temat relacji to temat wiodący w moim życiu, jeśli chodzi o kategorię życiowe lekcje w ostatnim roku, ale w sumie w całej dorosłości odrobiłam lekcje o przyjaźni najwięcej chyba ze wszystkich kategorii. Wydaje mi się, że potrafię być dobrą przyjaciółką i udało mi się zbudować piękne więzi z innymi ludźmi. I dzisiaj opowiem Wam o tym, czego się nauczyłam. Kiedyś szukałam w ludziach potwierdzenia, że zasługuję na miłość czy przyjaźń, ale dopiero wtedy, kiedy zbudowałam dobrą relację ze sobą, zaczęłam tworzyć zdrowe więzi z innymi. I nie chodzi tutaj o to, że musimy być idealni, aby się z kimś prawdziwie zaprzyjaźnić, bo wiele relacji może też być dla nas po prostu uzdrawiających, ale na pewno każda relacja uczy nas czegoś o nas i jeśli dostrzeżemy te lekcje, tak jak powiedziałam, jesteśmy na drodze do pięknych przyjaźni i ze sobą, i z innymi. Karolina Sobańska. Dobrze, tym dosyć podniosłym i osobistym wstępem rozpoczynam moją listę i mam po prostu ogromną nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, może w jakiś sposób
inspirujące. Może się ze mną zgodzicie, może to będzie dla Was coś nowego, a może się ze mną nie zgodzicie, więc jestem bardzo ciekawa i już tutaj zachęcam Was do tego, żebyśmy porozmawiali o tym i w ogóle mówili więcej o przyjaźni i jaką rolę te przyjaźnie w naszym życiu odgrywają. Pierwsza rzecz, o której powiem, bo nawiązuję do tego, co powiedziałam we wstępie, to jest to, że przyjaciele nie są poczekalnią na partnera. I w tej całej narracji o romantycznej miłości, która rozwiązuje wszystkie nasze życiowe problemy i dążeniu do tego najlepszego połączenia z drugim człowiekiem do końca życia, które jest nam sprzedawane od zawsze przez popkulturę i też przez różne narracje społeczne, wydaje mi się, że istnieje bardzo dużo takich mechanizmów czy stereotypów, że czas, kiedy jesteśmy singlami czy singielkami, to jest ten czas, kiedy po prostu mamy super życie towarzyskie i mamy bardzo dużo przyjaciół i niejednokrotnie obserwowałam to w życiu ludzi dookoła mnie, że w momencie, kiedy ktoś poznawał swojego partnera, zaniedbywał przyjaźnie albo właśnie odzywał się do ludzi tylko wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebował towarzystwa, bo nie był w związku romantycznym. Więc myślę, że ogromną, ogromną lekcją, którą odrobiłam, ale też poobserwowałam w swoim otoczeniu, jest to, że relacje przyjacielskie nie są mniej istotne od relacji romantycznych. To jest osobna kategoria. Nie chcę też mówić, że są ważniejsze, bo to też nie licytujemy się tutaj, ale to jest osobna kategoria, która musi być zaopiekowana niezależnie od tego, jaki mamy status związku, jak bardzo jesteśmy spełnieni w naszym życiu romantycznym. I bardzo bym chciała, żeby przyjaźń była takim jednym z filarów dobrego życia i czymś też, gdzie się, tak jak powiedziałam, edukujemy i czemu dajemy energię, co pielęgnujemy i co po prostu jest w takiej liście naszych priorytetów. Druga rzecz, bo część z tych rzeczy będzie rzeczywiście jakoś ze sobą połączone jeden po drugim, a niektóre są po prostu losowo przeze mnie tutaj wrzucone. Bardzo ważna lekcja. Przyjaciele są od różnych rzeczy i to jest ok, mieć przyjaciół, którzy spełniają nasze, powiedzmy, różne potrzeby, czy spełniają różne funkcje. To też nie chodzi o to, żeby kogoś uprzedmiotawiać, ale wiecie, o co chodzi. I to, co jest też pokrewne, to to, że przyjaciele mogą być od nas różni. Ja przez bardzo długi czas w swoim życiu szukałam sobie przyjaciół na wzór siebie. Chciałam, żeby ktoś był identyczny jak ja, żeby po prostu był moim bliźniakiem. I przez to nie dostrzegałam wartości, jaką mogą wnieść do mojego życia inni ludzie, ci, którzy nie są aż tak bardzo do mnie podobni. I jednocześnie wydawało mi się, że jeżeli ktoś jest inny niż ja, ma inne zainteresowania albo, nie wiem, inny temperament, inne poczucie estetyki, dowolne, to my nie możemy się przyjaźnić, że to może być może moja znajoma, znajomy, koleżanka, ale to nie jest przyjaźń, bo po prostu musimy być tacy sami, takie same. No to oczywiście jest śmieszne, już od dawna tak nie robię, ale powiem Wam, że najlepsze relacje, które udało mi się zbudować, też nie chcę też tak mówić, wiele wspaniałych relacji, które udało mi się zbudować, to były relacje z osobami, które były pod wieloma względami inne niż ja, więc na bazie przeciwieństw udało mi się po prostu bardzo dużo nauczyć i jak zawsze, bo nie byłabym sobą, zestresowałam się, że się nie nagrywa, więc teraz wstanę i robię przerywnik. Oczywiście jak zawsze się nagrywa, ale przecież nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Podsumowując, wielokrotnie odrzucałam ludzi przez to, że nie byli tacy jak ja, a z czasem odkryłam, że to były relacje, z których się bardzo, bardzo dużo nauczyłam i osoby, od których się bardzo dużo nauczyłam i zrozumiałam, że mogę pewne aktywności, pewne rozmowy przeprowadzać z daną kategorią znajomych i nie każdy musi chcieć robić to, co ja, czy prowadzić dyskusje na te same tematy, co ja, bo te osoby są, tak jak powiedziałam, od różnych rzeczy. I trzecia lekcja, która łączy się z tą, o której przed sekundą powiedziałam, to jest to, żeby przyjrzeć się temu, czy nie mamy zbyt wysokich oczekiwań od naszych przyjaciół i czy właśnie nie chcemy, żeby przypadkiem spełniali nasze potrzeby, które możemy zrealizować gdzie indziej albo które możemy najlepiej dać sobie sami. Wielokrotnie frustrowało mnie to, że jakaś osoba w moim otoczeniu nie ma konkretnej cechy albo nie lubi robić konkretnych rzeczy, nie reprezentuje sobą jakichś konkretnych postaw i zrozumiałam, że jeżeli mam potrzebę danej, nie wiem, aktywności czy danej rozmowy, to mogę zastanowić się, czy jest ktoś inny, z kim mogę na ten temat porozmawiać, przypomnieć sobie, co dobrego ta osoba wnosi do mojego życia, by nieco łagodniej do niej podejść i po prostu nie wymagać od niej aż tak dużo. I bardzo ważny dla mnie wątek, czyli właśnie to, że może jest coś, co ja mogę zrobić, żeby
dać to sobie, a niekoniecznie oczekiwać, że to przyjdzie do mnie z zewnątrz, co myślę, że jest ogólnie uniwersalną lekcją. I też dodam to, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że tak naprawdę te zasady dotyczą wszystkich relacji w naszym życiu, ale jednocześnie wierzę, że przyjaźń jest fundamentem wszystkich relacji, także nazwijmy to bardzo uniwersalnym zestawem lekcji i przemyśleń. No i jeszcze taki dopisek do tego, co powiedziałam przed chwilą. Albo akceptujemy naszych przyjaciół takimi, jakimi są, albo nie. I też jest okej przyznać, że ich nie akceptujemy i nie chcemy, żeby tacy byli, nie chcemy mieć ich w swoim życiu, o tym zaraz powiem. Ale jeżeli się z kimś przyjaźnimy i są dla nas ważni, to myślę, że fajnie jest brać ich takimi, jakimi są. No właśnie, kolejna lekcja, bardzo, bardzo ważna, z takiej kategorii może weryfikacji przyjaźni. Moim zdaniem warto zadać sobie pytanie, czy lubisz to, jaką jesteś osobą przy tym człowieku, czy lubisz tę wersję siebie, którą się stajesz, kiedy wchodzisz w interakcję z tym człowiekiem. Ja, na pewno też to zaobserwowaliście, mam poczucie, że co człowiek to inna Karo i myślę, że nie dlatego, że jestem jakimś, wiecie, próbującym się dopasować kameleonem, choć pewnie bywałam, ale przy niektórych osobach czuję się mega zabawna i wyluzowana, przy innych się czuję bardzo poważna, przy innych jakaś filozoficzna, przy innych w ogóle nie mam nic do powiedzenia. To jest niesamowite, jak energia drugiej osoby wpływa na to, jak my się zachowujemy. Więc pytanie, czy lubisz siebie, czy lubisz to, w jaki sposób się zachowujesz, a co za tym idzie, czy lubisz to, w jaki sposób ta osoba cię widzi. Czy widzisz, nie wiem, czy rozumiecie ten koncept, ale jakby my odbijamy się jak w lustrze w drugim człowieku i jesteśmy w stanie dostrzec to, jak ta osoba nas postrzega, jak nas odbiera, właśnie poprzez to też, jak się zachowujemy, jak ta osoba na nas reaguje. I dla mnie bardzo, bardzo ważnym elementem weryfikacji różnych relacji w moim życiu było to, czy ja jestem, czy mi się podoba obraz mnie w oczach tej osoby, czy mogę przy tej osobie czuć się swobodnie, no i właśnie, czy lubię tę wersję Karo. Idąc dalej, bardzo ważna rzecz, to nie doradzaj. Przez długi czas miałam takie poczucie, że żeby czuć się wartościową w danej relacji, muszę koniecznie mówić mądre rzeczy, które wnoszą dużo do życia tej osoby. Muszę być bardzo pomocna, muszę zawsze być jakaś inspirująca. Jeżeli nie mam nic do powiedzenia, do skomentowania, do pomocy, to znaczy, że nie spełniam swojej funkcji. Moja przyjaciółka Asia Łożyńska, pozdrawiam, powiedziała kiedyś, że wystarczy, Karo, w relacji, że jesteś i oddychasz. I lubię sobie o tym przypominać, że nie trzeba na te relacje zasłużyć i wnosić tej wartości jakąś specjalną, dodatkową pracą, bo sama obecność przy drugim człowieku jest wartością. I to jest tak naprawdę o tym. My jako przyjaciele nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy za naszych bliskich. Jesteśmy po to, żeby przy nich trwać, kiedy mają lepsze momenty, gorsze momenty, zwykłe momenty, jakiekolwiek momenty. I my mamy taką tendencję i takie przekonanie, że musimy komuś dać dobrą radę. Mamy tendencję do projektowania swoich przekonań i swoich rozwiązań na innych ludzi, a nie o to tutaj chodzi. Każdy z nas ma swój własny timing. My też się nie licytujemy, kto wie lepiej. To, że dla mnie jakieś rozwiązanie zadziałało, na mnie zadziałało, nie znaczy, że zadziała dla ciebie. I w przyjaźni chodzi o to, żeby umieć być przy tym człowieku, wysłuchać go i dostrzec, czego ta osoba od ciebie potrzebuje i co chciałaby tak naprawdę usłyszeć. I znowu, nie chodzi o to, żeby powiedzieć to, co ta osoba chce usłyszeć, niezależnie od tego, co ty myślisz, tylko pomyśleć sobie, okej, teraz myślę, że trzeba po prostu powiedzieć, przykro mi, to musi być ciężkie, albo świetnie, cieszę się, że masz taki dobry humor i że jesteś zadowolona. I to nie ma znaczenia, co ja o tym sądzę. Oczywiście, jeżeli komuś dzieje się krzywda, czy rzeczywiście mamy jakiś alarmujący sygnał, tak, działajmy, nie bagatelizujmy tego, ale na co dzień doradzajmy wtedy, kiedy ktoś nas o to poprosi. I myślę, że to jest bardzo ważne. Albo jeżeli już nam się nasuwa jakaś bardzo ważna myśl z kategorii rada, warto zapytać, słuchaj, mam pewne swoje przemyślenia na ten temat, mam swoją opinię na ten temat, daj znać, czy chcesz, żebym się podzieliła. Druga rzecz jeszcze, która mi przyszła teraz do głowy, taka bonusowa, chociaż to jest w ogóle chyba o komunikacji, to jest to, żeby nie wyrażać swojej opinii na temat tego, jak zachowuje się druga osoba, nie komentować jej zachowania w takim znaczeniu, mówmy o swoich uczuciach, mówmy o tym, jak to, co ktoś powiedział, sprawiło, że się czujemy, o swojej interpretacji słów tej osoby, ale starajmy się nie oskarżać drugiej osoby, nie przylepiać jej łatek, nie mówić im, że jest jakaś w danej sytuacji, bo jest to już rodzaj agresji i ataku. To tak dodatkowo, w sumie nie mam tego zapisanego. Bardzo ważna rzecz,
pomimo tego oczywiście, że tak jak powiedziałam, staramy się wyczuć, czego ta osoba potrzebuje, to nie oznacza, że nie rozmawiamy na tematy, które są dla nas trudne i ważne i przede wszystkim niewygodne. Więc tak jak sobie tutaj zapisałam, rozmawiaj o niewygodnych rzeczach, konfrontuj je, a jak wiemy, konfrontacja jest jednym z największych naszych ludzkich lęków, bo niewiedza i projekcje potęgują napięcie i żal i czasem jest za późno. To jest po prostu super, super, super ważne. I Boże, znowu mi się przypomniał jeszcze kolejny podpunkt, który mogłabym tutaj dodać, bardzo dla mnie gdzieś tam aktualny w obecnej chwili, ale tak, wielokrotnie zdarzyło mi się to w życiu, że nie mówiąc, czy z mojej strony, czy z drugiej strony, o tym, że jest jakiś problem, dochodziło do momentu, kiedy tak bardzo urastały te napięcia i właśnie tak jak powiedziałam, żale, że z małej sytuacji potrafiła zrobić się jakaś bardzo trudna dyskusja czy spięcie, a bywało i tak, że prowadziło to do rozluźnienia relacji czy do zakończenia relacji, o czym jeszcze zaraz powiem. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że nikt, kto nie jest, nie wiem, socjopatą, nie chce cię intencjonalnie zranić. Twoi przyjaciele, twoi bliscy nie mówią rzeczy, żeby ci dowalić. Znaczy mam nadzieję. Ja zawsze wierzę w dobre intencje ludzi. Więc jeżeli dochodzi do jakichś spięć, jeżeli my się czujemy urażeni, jest nam przykro, czy vice versa, zazwyczaj wynika z tego, że po prostu nie jesteśmy świadomi triggerów drugiej osoby albo nie zakomunikowaliśmy tego, jakie są nasze potrzeby i jest to jakiś problem na linii komunikacji. Miałam ostatnio taką sytuację z moją przyjaciółką, pozwolę sobie powiedzieć, bo to jest bardzo fajny przykład, gdzie zadzwoniłam do niej w jej godzinach pracy, mimo że mówiła do mnie, że będzie zajęta tego dnia i ona zdenerwowała się na mnie i powiedziała mi, że jakby no ustaliłyśmy, że dzwonimy się później. I powiedziała mi, słuchaj, muszę ci to wyjaśnić, dlatego że to jest taki mój duży trigger, że ja pracuję na telefonie i kiedy do mnie dzwonisz, ubija mnie to z pracy i bardzo, bardzo tego nie lubię, kiedy ktoś przekracza moją granicę w ten sposób. I dla mnie to była bardzo cenna informacja, bo ja w sytuacji, w której jestem zajęta i pracuję, mam włączony tryb nie przeszkadzać albo tryb samolotowy, więc nie przeszkadza mi to, że ktoś do mnie dzwoni czy do mnie wypisuje, bo ja nie dostanę tych powiadomień, ponieważ jestem od nich odcięta, więc ja dzwoniąc w trakcie godzin pracy pomyślałam sobie, jak będzie akurat wolna, to odbierze, a jak nie, to po prostu nie zobaczy, projektując swoją wersję rzeczywistości i moje zasady. I dzięki temu, że moja przyjaciółka, wiedząc, że mam dobre intencje i że nie chciałam jej przeszkadzać i nie szanuję, powiedziała mi o tym, czego nie wiedziałam, żeby móc w przyszłości takiej sytuacji zapobiec. I uważam, że to jest wspaniałe i to jest o tym, że większość rzeczy nie jest tak naprawdę o nas, tylko jest o... jeszcze nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale że każdy z nas opowiada sobie jakąś inną historię i dopóki nie wpuścimy człowieka do tej naszej wersji historii, to żyjemy tak naprawdę domyślaniem się, co się dzieje po drugiej stronie. I dlatego tak ważne jest mówienie o tym, jak się czujemy i nie branie tego do siebie, tylko poznawanie tego, co dzieje się w drugim człowieku. Bardzo ważna rzecz. W międzyczasie zdążyłam zapomnieć, co tam chciałam dodać, ale może mi się przypomni. O przyjaciołach nie mówi się źle do innych ludzi. Kropka. Chyba nie muszę nic dodawać. Jeżeli, i to jest też powiązane, tak? Jeżeli jest jakiś problem, jest jakaś niewygoda, dzwonisz do osoby, której to dotyczy, uważam, że w przyjaźni nie ma miejsca na obgadywanie i na dwulicowość. Kolejna ważna rzecz. Jeżeli ty czujesz się w jakiejś relacji źle lub niekomfortowo, to prawdopodobnie druga osoba też. Czasami tak jest właśnie, że nie chcemy podjąć jakichś ważnych rozmów, bo wydaje nam się, że przecież ta osoba nas tak lubi, nie chcemy jej zranić i przecież ona nie wie, że coś jest nie tak. No kurczę. Ona wie, że coś jest nie tak. Jeżeli ty czujesz napięcie, jeżeli ty czujesz, że nie dogadujecie się, że jest dziwnie, ta osoba cię męczy, triggeruje, to jestem przekonana, że ta osoba też to czuje. Czy to nazywa, czy to rozumie? Niekoniecznie, nie wiemy tego, ale jeśli coś jest nie tak, to po obu stronach tej historii. Myślę, że warto o tym pamiętać i tym bardziej warto o tym po prostu rozmawiać. Myślę, że szczytem dojrzałości jest przyznanie, że tak, działamy na siebie nie za dobrze i może po prostu nie jesteśmy dopasowane, albo może możemy nad tym popracować. I znowu, to wszystko brzmi tak, jakby te relacje wymagały bardzo dużej ilości pracy, przemyśleń, uwagi, ale tak jest. Bo nam się wydaje, że pracujemy nad związkiem, a przyjaźnie są. No nie. Przyjaźnie też są bardzo intymnymi dynamikami i wymagają pracy, wymagają pielęgnowania, wymagają wysiłku, wymagają rozmów, wymagają trudności, konfrontacji. Ach, wiem, przypomniało mi się, wiecie co, zdradzę wam to, bo to jest dla mnie
trudne, się było dla mnie bardzo trudne, że ja wielokrotnie nie potrafiłam mówić ludziom wprost, jak się czuję i trochę lawirowałam wokół prawdy. Nie chodzi o to, że kogoś okłamywałam, ale nie potrafiłam powiedzieć wprost, że nie chcę czegoś zrobić, albo nie mam na coś ochoty, albo uważam jakąś rzecz na temat nie wiem, jakiegoś wydarzenia czy pomysłu. I wydawało mi się, że ja w ten sposób, nie wiem, chronię tę osobę przed zranieniem, a tak naprawdę chroniłam siebie przed tym, żeby czasem ta osoba nie pomyślała sobie o mnie nic złego. I tutaj właśnie wracam do tego, co powiedziałam przed sekundą. Jeżeli ja wyczuwam, że coś jest nie tak, ta osoba też wyczuwa, że coś jest nie tak. Więc niekonfrontowanie tego wprost jest oszukiwaniem wszystkich. I siebie, i tej osoby, bo ta osoba wyczuje, że wciskasz jej kit. I zaczęłam eksplorować mówienie pełnej prawdy. Bo łatwo jest po prostu używać takich white lies, niewinnych kłamstewek, gdzie zamiast powiedzieć, że słuchaj, nie mam na to siły, nie chce mi się totalnie tam jechać, wymyślasz historię, że rozbolała cię strasznie głowa, albo że komuś się coś stało. I ja zdałam sobie sprawę ostatnio, że jeżeli ja wciskam ten kit, to chyba znaczy, że ja sama sobie nie daję pozwolenia na to, że po prostu mi się nie chciało. Czy to znaczy, że chcę być osobą, która, nie wiem, odwołuje spotkania, nie przyjeżdża, zmienia zdanie? Nie. Ale chcę też brać pełną odpowiedzialność za to, jak się czuję i za powód, z jakiego podjęłam daną decyzję. I to dla mnie jest duża lekcja też dojrzałości w relacji. Kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest taki koncept, o którym posłuchałam u Jaya Shetty. Polecam Jaya Shetty, jeśli go nie znacie. On zrobił taki odcinek parę miesięcy temu na temat, a mówiłam chyba o tym nawet w jakichś inspiracjach, na temat właśnie relacji i też kończenia relacji przyjacielskich i użył takiego sformułowania, że ludzie przychodzą do naszego życia for a season, for a reason or for a lifetime. Czyli ludzie są w naszym życiu na jakiś sezon, z jakiegoś powodu albo na całe życie. I uważam, że to jest bardzo piękne i próba wsadzania niektórych relacji w tę kategorię na przykład mi bardzo to ułatwiła, że warto popłynąć sobie z tym, że czasami ktoś będzie naszym kompanem na jakieś 2 miesiące letniej beztroski, jak teraz. Czasami na okres, nie wiem, studiów czy semestru studiów, na czas, nie wiem, ciąży, cokolwiek. Następnie będzie kategoria osób, które przyszły do naszego życia po to, żeby nauczyć nas czegoś konkretnego albo żeby połączyć nas z jakąś konkretną osobą. Czyli jest jakiś bardzo ważny powód, że ta osoba musiała się w naszym życiu pojawić. To nie musiało być pozytywne, to mogło być coś trudnego. I ostatnia kategoria to są ludzie, którzy są z nami przez całe życie i to jest u mnie ciekawe, też pozwolę sobie się odrobinę obnażyć, że mam kilka osób, które są w moim życiu już wiele, wiele, wiele lat i to są relacje, które właśnie zaczęły się w taki dosyć nietypowy sposób, bo nie wyszłam w nie z tego miejsca, o Boże, jesteśmy takie same, jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, tylko to były osoby, z którymi wiele mnie różniło, z którymi te relacje budowały się tak krok po kroku, raz były bliższe, raz były dalsze i finalnie ugruntowały coś bardzo stabilnego, co trwa już lata, ale właśnie zazwyczaj z osobami, które nie wpadałam w taką szybką przyjaźń. I tutaj jestem ciekawa, czy znacie ten mechanizm. Mi to towarzyszyło przez większość życia. Mój tata zawsze nazywał to, że się zakochiwałam w moich koleżankach, że od razu po prostu byłam najlepszą przyjaciółką na świecie. I to było często bardzo intensywne. A teraz bardzo doceniam te osoby, które są na mój lifetime, które wydaje mi się, że też nauczyły mnie takiej zdrowej relacji, bezpiecznej relacji przyjacielskiej. Bardzo ważny podpunkt kolejny, czyli pozwól relacjom się zmieniać, mieć sezony, czasem się kończyć. To jest mega, mega, mega ważne, że z niektórymi przyjaciółmi jestem bliżej w danym momencie, z niektórymi na chwileczkę się rozjechaliśmy, bo właśnie ktoś akurat wyjechał w podróż, ktoś inny poznał kogoś, inna osoba ma dziecko, jeszcze inna osoba pracuje teraz nad czymś. I tak samo w moim przypadku. Czasami miałam fazy, że bardzo potrzebowałam, nie wiem, wychodzić. Czasami miałam fazy, że potrzebowałam prowadzić rozmowy filozoficzne. Czasami miałam potrzebę sportów. I w zależności od tego, w jakiej ja byłam fazie, też miałam bliższe lub dalsze relacje z moimi przyjaciółmi. I to nie znaczy, że te przyjaźnie się psuły czy były gorsze. To jest bardzo ważna rzecz, którą też mam napisaną jako kolejny podpunkt, że nie trzeba mieć z przyjaciółmi non-stop kontaktu. To nie jest tak, wydaje mi się, że ja miałam taką wizję, i to też dodam jako bonus, że trzeba mieć właśnie taką swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą się jest w symbiozie. I zrozumiałam, że im bardziej ja stałam się
symbiotyczna ze sobą i jestem swoją przyjaciółką, reguluję się emocjonalnie, umiem się skontaktować z tym, jak się czuję, to mam już mniejszą potrzebę dzielenia się. Oczywiście lubię się dzielić, ale to nie jest tak, że coś się dzieje, dzwonię od razu na gorącą linię. I to, co jest ważne, to to, że... I znowu patrzę na moją ściągę, bo to pięknie się wszystko łączy, że to nie jest o tym, że my musimy każdemu przyjacielowi o wszystkim opowiedzieć. Ja na przykład jestem bardzo zmęczona, kiedy coś się dzieje w moim życiu, co jest ważne i chciałabym, żeby moi przyjaciele wiedzieli. Jestem zmęczona, kiedy muszę za każdym razem się z kimś widzieć i opowiadać tę historię od nowa. Wydaje mi się, że w ogóle takie spotkania, które polegają po prostu na podsumowywaniu, co tam się ostatnio u nas wydarzyło, są spoko i są ważne, ale też... nie są jedyną rzeczą, o którą chodzi w przyjaźni. W przyjaźni też chodzi o te głębie, o rozmowy na różne abstrakcyjne tematy, więc takie raportowanie przyjaciołom, żeby być z nimi cały czas w kontakcie, żeby wszyscy wiedzieli, co u ciebie, może być po prostu, wydaje mi się, męczące. I dla mnie to jest wspaniałe, że kiedy budujemy stabilne, bezpieczne relacje z przyjaciółmi, to jest okej, że moja przyjaciółka nie odzywa się do mnie na przykład przez 2 tygodnie. Fajnie, że jej da znać, na przykład, wiesz co, Karol, mam teraz mega intensywny czas, ale myślę, że im ta relacja jest bliższa i bardziej oparta o zaufanie i właśnie komunikację, czasami nawet nie jest to potrzebne, ale ja wiem, że to nie jest o mnie i to jest bardzo, bardzo kluczowe, że ta osoba się świat się nie kręci wokół mnie, co jest zaskakujące. Ta osoba się nie obraziła, ta osoba się nie dystansuje, tylko ta osoba jest czymś teraz zajęta i może pisanie do mnie nie jest dla niej priorytetem, tak jak ja wiem, że mam momenty, kiedy to mi właśnie nie chcę się dzielić jakąś sytuacją, albo jestem tak zaabsorbowana i to jest akurat częsty przykład, że myśl o tym, że miałabym kogoś wtajemniczyć, co się u mnie dzieje, mnie męczy, albo na przykład przechodzę coś stresującego i nie mam ochoty tego rozgrzebywać w tym momencie, tylko chciałabym sobie to przerobić. I to też uważam, że jest oznaka dorosłości, która pomaga budować zdrowe relacje, że my najpierw sami sobie zaopiekujemy ten temat, a potem wychodzimy z tym do ludzi. Ale to nie znaczy, że tak zawsze trzeba robić. Ja mam dosyć, mam takie całkiem fajne grono bliskich przyjaciół i zgubiłam wątek, ale to nieważne, bo przyszła mi do głowy kolejna rzecz tutaj z tego podpunktu, że mam fajne grono bliskich przyjaciół, ale to wcale nie znaczy, że to jest grono, że to jest ekipa. Ja całe życie marzyłam o paczce znajomych i teraz mam także, mam różne fajne grupki, które super się dogadują, jestem za to strasznie wdzięczna, ale to jest, słuchajcie, okej, że wasi przyjaciele się nie muszą lubić, że wasi przyjaciele nie muszą klikać razem, że jak zbierzecie ich w grupkę, to nie musi być najlepszy czas na świecie, to jest totalnie okej. Są ludzie, z którymi wchodzicie w najlepszą interakcję jeden na jeden, są fajne trójki, czwórki, dziesiątki, ale to nie świadczy ani o tobie, ani o nich, że to nie klika. Ja akurat jestem taką osobą, że myślę, że interesuje mnie bardzo dużo rzeczy, mam też wiele swoich twarzy i mam bardzo różnych znajomych z różnych kategorii, dlatego staram się nie wywierać już teraz na nich presji, żeby ich zbierać wszystkich do kupy, bo wielokrotnie brałam odpowiedzialność za to, żeby tych ludzi zorganizować i zaanimować i żeby mieli najlepszy czas, przez co ja nie miałam wcale dobrego czasu, a jak zaakceptowałam, że te osoby są różne i czasami spędzimy razem czas, a czasami nie, to dało mi bardzo dużo takiej wolności i jeszcze w kontekście tego, że nasza, nie wiem, przyjaciółka, przyjaciel nie odzywają się do nas przez tydzień, przez miesiąc. Po pierwsze, to nie chodzi o nas. Po drugie, jeżeli się nie odzywają, zawsze możesz napisać i zapytać, czy wszystko ok, ale nie z wyrzutem, tylko na zasadzie, słuchaj, dawno się nie odzywałaś, co tam słychać? Jakby, jeżeli nie wiesz, zapytaj. Jeżeli chcesz się domyślać, nie rób tego. Bardzo ważna rzecz z książki, którą bardzo polecam, czyli 4 umowy. Nie zakładaj, don't assume, bo nie masz pojęcia, co się dzieje po drugiej stronie, przez co przechodzi ta druga osoba i jest bardzo duża szansa, że nie chodzi o ciebie. Ale czasami chodzi o ciebie. Czasami, słuchajcie, chodzi o ciebie. I tutaj zakończę chyba, bardzo tak fajnie nam to klamrowo wyjdzie, bo zakończę zakończeniami. Przyjaźnie się kończą. Przyjaźnie się kończą i to jest okej. My się zmieniamy. My idziemy w swoje strony. Zmieniają się nasze sezony życia. Niektóre przyjaźnie kończą się na jakiś czas, a inne przyjaźnie kończą się na zawsze, ale nigdy nie wiemy, jaki będzie scenariusz, bo jeszcze wszyscy żyjemy. Ale myślę, że akceptacja tego, że to nie jest porażka, że to jest okej, jest bardzo, bardzo ważna. I tak jak mówię, moim zdaniem, jeżeli jesteśmy połączeni ze sobą i z drugą osobą, to zazwyczaj to poczucie, że ta relacja się zmieniła i że nie do końca już klikamy, jest wzajemne. Niektórzy z nas to wybierają, nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby to przyznać, bo na przykład boi się tego, że nie wiem, będzie samotny albo że to oznacza właśnie jakąś porażkę.
ale uważam, że jest to bardzo ważne i bardzo dojrzałe, nie męczyć się też w tych relacjach i pozwolić, żeby ktoś, kto był naszym przyjacielem, stał się naszym kolegą, żeby te relacje rozluźniły się, żebyśmy po prostu z odległości życzyli sobie lepiej, ale na tym etapie życia już po prostu tak dużo nas nie łączy. To jest ogromna lekcja z mojego życia, którą odrobiłam i odrabiałam ją bardzo długo, bo byłam bardzo oporna w tej kwestii, ale dała mi ogromną ulgę i dała mi takie poczucie, że to jest totalnie okej i to jest bardzo dojrzałe i bardzo piękne, pozwolić ludziom odejść i pozwolić sobie odejść po to, żeby przyszły do naszego życia nowe osoby. I to nie chodzi o porzucanie ludzi. Uważam, że kluczowe jest to, żeby o tym porozmawiać. Uważam, że jest to naprawdę szczyt dorosłości, żeby umieć usiąść i przeprowadzić taką rozmowę z osobą, która kiedyś może była nam bliższa. Natomiast niejednokrotnie zdarzy się tak, że do tej rozmowy nie dojdzie. Myślę, że ludzie mogą nas potraktować na różny sposób. Przyjaźnie i relacje kończą się na różne sposoby. I to, o czym chciałabym zakończyć, to to, że czasami po prostu musimy dać sobie to domknięcie sami. Jest takie ładne słowo po angielsku closure. Jak macie pomysł, jak je nazwać, to w polsku to dajcie znać, ale to domknięcie wydaje mi się być odpowiednie. Czasami tak jest, że my się z tą osobą nie dogadamy, ta osoba nas nie zrozumie. Jest takie jeszcze inne bardzo ładne powiedzenie, że people can only meet you where they have met themselves, czyli ludzie mogą spotkać cię, dostrzec cię, zrozumieć cię tylko na etapie, gdzie zrozumieli samych siebie. I możliwe, że choćbyście, nie wiem jak próbowali dobitnie, dosadnie wytłumaczyć to, z jakiego miejsca przychodzicie i co przeżywacie, ta osoba może was nie zrozumieć. Pomimo waszych najlepszych intencji, ta osoba może to interpretować zupełnie, zupełnie inaczej, bo dla niej jest to abstrakcyjne, bo jej system wartości jest inny, ich przeżycia jeszcze tam nie dotarły, choć nie chcę też pokazywać, że ktoś jest lepszy, gorszy, ale jest to dla nich niezrozumiałe i możliwe, że z ich perspektywy zachowaliście się źle, niepoprawnie i próba wytłumaczenia tego jest oczywiście ważna, ale może się okazać, że choćbyście zrobili to najlepiej, jak potraficie, ta osoba nadal was nie zrozumie i to też jest dla mnie ogromna lekcja z przyjaźni, czyli że to jest okej, że ktoś was nie lubi. I myślę, że powodem, dla którego ja nie potrafiłam konfrontować trudnych rzeczy w przeszłości, czy mówić właśnie o tym, że nie wiem, nie czuję tego, albo odmawiać spotkań i niejednokrotnie unikałam konfrontacji i znikałam też z życia ludzi. To zdarzyło się i mi, i ja to robiłam ludziom. Wynikało właśnie z tego, że nie chciałam, żeby ktoś mnie nie lubił. Ale potem, tak jak mówiłam wcześniej, zdałam sobie sprawę, że jeżeli ja czuję, że coś jest nie tak i ja z tą osobą już mniej przepadam, to muszę zaakceptować, że to będzie odwzajemnione i ta osoba też może za mną już mniej przepadać, mówiąc bardzo eufemistycznie. I to też było dla mnie bardzo uwalniające. Przyjęcie tego, że bardzo możliwe, że ta osoba nie ma o mnie najlepszego zdania, że ta osoba nie jest gotowa ze mną porozmawiać, nie jest gotowa mnie zrozumieć i ja sama muszę sobie tę sytuację domknąć. Nostalgiczne, wzruszające, ale bardzo życiowe, bardzo prawdziwe i myślę, że ułatwiające nam przechodzenie przez to życie z taką większą ulgą, taką większą lekkością i akceptacją tego, że ludzie przychodzą i odchodzą, są w naszym życiu na różne sezony i my, pozostając szczerymi ze sobą, i szczerymi z innymi, możemy po prostu kierować naszą energię w te relacje, które są dla nas w danym momencie ważne. Pamiętać o tym, że świat nie kręci się wokół nas, że jeżeli ktoś jest dla nas istotny, to wystarczy zapytać, wystarczy porozmawiać, wystarczy spróbować, ale też nie robić nic na siłę, nie trzymać się tych relacji kurczowo, bo przyjdzie nowe i jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy czekają na to, żeby nas poznać. Każdy z nich jest naszym nauczycielem, nawet jeżeli to jest trudne, to z każdej interakcji możemy wyciągnąć jakąś piękną lekcję. Drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego filmu. Był on dla mnie bardzo ważny. Niesamowicie się cieszę, że mogłam Wam o tym opowiedzieć. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Dajcie znać, na jakie inne filmy z serii Wszystko, co wiem, czekacie. Ja tylko przypominam, że partnerem tej serii jest marka Health Labs Care i dzisiaj do końca dnia zniżka minus 25% na wszystkie produkty z kodem Karolina25. Bardzo Wam dziękuję. To był zaszczyt móc o tym opowiedzieć i mam nadzieję, że macie w swoim życiu wspaniałych ludzi i będziecie mieć, wierzę w to mocno, buziaczki.